Bardzo kolarkowy jest ten vlog, ale wiecie co, no ja się zakochałam w tych spodniach. Po prostu one mi teraz do wszystkiego pasują, a że jest tak ciepło, to chociaż tutaj mi się noga powietrzy, skoro tu jest taka uziemiona. Słuchajcie, dostałam od Cyryla kwiatki. Bez okazji. I wiecie co? Takie bez okazji to cieszą 500 razy bardziej niż jak się dostaje na okazję. Ja mam takie poczucie. Ja mam teraz taki urodzinowy okres, bo 6 lipca mam urodziny. Nie wiem, czy ten vlog będzie wcześniej, czy później. Później. No, będzie po urodzinach. Także właściwie na urodziny to ja nawet nie oczekuję żadnych kwiatków ani niczego takiego. Coś tam sobie robiłam w łazience, Cyryl poszedł po bułki i wraca z różami. Kurczę, no fajny jest to mój Cyryl. Ale nastąpił problem natury takiej, że wiecie co, my jesteśmy takimi ludźmi, co raczej nie mają wazonów. I zawsze te wszystkie kwiatki, bukiety, bukieciki, czy tam jakieś chwaściki, ładujemy a to w słoik, a to w duży kubek z Ikei. Ja dzisiaj postanowiłam to zmienić i w pakiecie z kwiatkami namówię Cyryla na wyprawę do Iska i tam pokażę Wam, co jest ciekawego, nowego i przy okazji właśnie planuję sobie kupić jakiś ładny wazon. Lubię Iska, bo tam jest niedrogo i zawsze coś fajnego wpadnie mi w oko, także zabieram Was tam ze sobą. A może jeszcze ta stylówka. Tu nie ma co, no nie? Buty będą inne. Te są moje klapki po domu, a na drogę będą może czarne mule w sumie. Nie, żebym Wam jakiś czas temu nie pokazywała, że w Ikei kupiłam te wazony, no ale umówmy się. Przecież to nie są wazony do kwiatów. Te są ewidentnie tylko po to, żeby stały i wyglądały, no nie? Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. No po co to się zmieści? Ja nie wiem, chyba ja się nie znam na kwiatach, ale ciężko mi sobie wyobrazić kwiata, który się w tym utrzyma. Macie jakieś pomysły? Takie pytanko. To nie jest zdrada i z torbą z Ikei do Iska? Ja uważam, że jest. No i ja wiedziałam, gdzie przyjść. To jest prawdziwe królestwo wazonów. Ja widziałam taki jeden fajny na stronie i zaraz go tu znajdę. O, w Pepco ostatnio kupiłam taką terrazzo świeczkę. To jest jakaś taka w kropeczki, podobna bardzo. To lusterko słoneczko mam. Popatrz na to. Fajne, nie? Gdzie byśmy mogli to przyczepić? Nigdzie. Nigdzie, no. To fajny produkt, taki nigdzie. Ten mi się bardzo podoba, ale też te moje róże do niego nie wejdą. Ale zastanawiam się od dłuższego czasu, czy go nie kupić, bo coś mi kręci w tej muszli. Zielony wazon o imieniu Roy. Też niczego sobie i jest przeceniony. Trochę dziwnie mówię, ale wiecie, przez maskę. Ta podstawka na doniczkę też mi się bardzo podoba. Oni co jakiś czas ją przeceniają, więc warto czatować, ale kurczę, wiecie co? Nie za bardzo mam pomysł, gdzie ją postawić, więc nie biorę jej, ale mega mi się podoba. No, oba ciekawe. I te są funkcjonalne, bo ten, co ty wybrałaś, no to tak... Postawmy je gdzieś tutaj, wszystkie trzy. I zrobimy wybieranki. No i kochani, który waszym zdaniem jest najbardziej godny? Moim zdaniem ten środkowy, a twoim Cyryl? On jest najciekawszy, ale w nim kwiaty tak się nie będą trzymały. Chyba. Mogą się nie trzymać. Wydaje mi się, że ten po prawej jest taki najbardziej kwiatowy, a po lewej to w sumie ciekawy, ale trzeba mieć wysokie kwiaty. Te róże, które od ciebie dostałam, były dość krótkie, ziom! Okej, doszedł jeszcze ten Odin. Ten się nazywa Odin. Co? 1, 2, 3, 4. Fajne w Isku są te okrągłe poduszki i oni mają jeszcze je granatowe bodajże. Tak, tam są granatowe. Naprawdę wyglądają super. I w sumie do mojego granatu na kanapie by pasowały. Ale no nie wiem, co Cyryl na to powie. My mamy taką suszarkę elektryczną. Jeśli szukacie wolno stojącej na ubrania, to chyba jest to najbardziej stylowo, jaką można sobie wymarzyć. I kosztuje ile? 100? Stówkę, tak, równo stówkę. Jejku, jakie śliczne te miętowe. Piękne, można naprawdę odmienić całkowicie swoją łazienkę. Tutaj są też takie różowe, ale już je kiedyś miałam i one akurat się gryzły z kolorem naszej łazienki, a te z Leroy Merlin dobrze pasują, więc nagram Wam tylko, co jest dostępne. Znalazłam najdziwniejszą rzecz świata, Cyryl, chodź! Chodź, zobacz, jest krasnal! Jaki dziwny!
zobacz. O ja, a mi się tamte bardzo podobają, te czarne. Ja bym chciała takie. W przyszłym roku będę urządzać ogród. To są Liskowe zakupy. Cyril miał ochotę na jakąś tam nową poduszkę, Jasiek, poszewkę. I tutaj kupiłam sobie taki zestaw, bo brakowało mi nitek. Jeśli chodzi o wazon, to czekam na wasze głosy. Nie no, czym prędzej coś trzeba zrobić z tymi wazonami, bo do szklanki z Ikei dołączył słoik. Także wyprawa do Iska będzie musiała zostać powtórzona, tylko dajcie znać. Wrzucę wam jeszcze dla przypomnienia. Mam, to jest ciocia Ania w ogóle, hello. I mam fajny top i spodnie z Lauchi. I mamy tę samą krótką marynarkę. Lubimy te same rzeczy, mamy podobny gust. Zobacz, Miśku. Pokaż ciociu jeszcze tu. Nie jest takie łatwe. To jest taki zestawik, że będziemy myć Bobaska i go kąpać i wycierać ręczniczkiem. Oli się będzie uczył, jak się opiekuje małym Bobo. Mi się wydaje, że z taką zabawką można robić fajne scenki rodzajowe. Rączki umył Bobasek, a Oluś też, tak? Hejo, hejo! Jest vlog kolarkowy, więc już pokazuję wam czym prędzej kolejne. Poprzednie z Bershki to były najlepsze takie leggingsowe, a te są najlepsze jeansowe. Po prostu odkryłam cudo. One są z Born to Be. I ja wiem, że można takie zrobić samemu. Po prostu obciąć stare jeansy i lekko je wystrzępić tutaj papierem ściernym czy pumeksem. Kiedyś tak robiłam, ale to, co mnie niezwykle kręci, to to, że tu jest taki delikatny nadruk, taka naprasowanka i taki mini detal powoduje, że po prostu to jest dla mnie totalny sztosik. One mają wyższy stan, ja mam rozmiar M, no i są mega wygodne, także czadzik, mega wam polecam, dam wam link poniżej. A przylazłam, a raczej przykuśtykałam tutaj po to, żeby wam powiedzieć, że ostatnio było spore zainteresowanie tymi lusterkami i kod zniżkowy cały czas jest ważny, ale mam coś jeszcze lepszego. Przez to, że wy tyle pytaliście, to ja stwierdziłam, że napiszę do Ace Holda, żeby może podarowali coś w prezencie. I słuchajcie, zgodzili się. Dwa lusterka będą do wygrania. Ja wam teraz je pokażę. Zrobię wam takie porównanie, żebyście mogli wybrać, które chcecie wygrać, bo w tym konkursie poza odpowiedzią na pytanie będziecie pisać, czy chcecie jeden model, czy drugi. Tak, żebyście po prostu wygrali to, co się wam najbardziej podoba. Także przechodzimy do porównania. To jest Belo, a to jest Venus Pro. Oba ładuje się kabelkiem, który możemy podłączyć do kompa na USB albo wsadzić tutaj przekładkę i do kontaktu. To jest całe białe, a to ma tutaj miedziany element, tę nóżkę i tu obramówkę. Ja kiedyś byłam freakiem miedzianych dodatków, więc no mi się to mega podoba. To jest otwierane. A to jak widzicie nie. Te lusterko ma powiększające te dwa, a to ma na magnes, takie, które można sobie odłączyć. Jeśli chodzi o światełko, to te się przełącza tutaj. Widzę, że iPhone przekłamuje kolor oświetlenia, ale dobra. A te tutaj. I tutaj sobie ściemniamy i podjaśniamy. A tutaj mamy z boku taki pad. O, widzicie? Chyba widać, no nie? Oba się ruszają z tym, że to się rusza w takiej osi, a to, jak wam kiedyś mówiłam, można z tego zrobić stolik piknikowy, bo te można na wszystkie strony. Także myślę, że już wiecie, o co chodzi. Belo, Venus Pro. Nie wiem, co wam doradzić, ale myślę, że podczas tej prezentacji udało mi się wam pokazać, czym się różnią. O, jakie kolanko. Dziękujemy kolanku za występy. I po prostu wybierzecie to, które wpadło wam bardziej w oko. No i tyle. Także wrzucam teraz, mam zadanie konkursowe. Ale jest mi dobrze. Bycie kuter nogą naprawdę nie jest takie złe. Sawa mnie odebrała, Lola tutaj nas gości, zaraz wam pokażę, co jest na stole. Dziewczyny robią kawy, herbaty, no nie mogę im pomóc, więc dzielnie tutaj siedzę i pilnuję, żeby jedzonko nie zostało wyjedzone przez jakieś szpaki. Zobaczcie, jaki Lola dała kocyk Sawie. Poprosiłam o koc, bo jest mi zimno. What the fuck? Kolorowe kupy. Chciałam sobie zrobić, że cały w psi włosach.
Co to jest za koc? To jest koc Luisa. No, ej, no właśnie, tak mi się wydawało. Ale to już pro, jest nawet taca, Boże, jestem pełna bardzo podziwu. Bardzo proszę. Wybrałam ci najlepszą herbatę, jaka była. Ja nie, może nie jestem kawoszem, ale tą uwielbiam. No, to jest bardzo dobra. Bardzo jest pyszne. Nie no, ta kawa to ty odkryłaś. Coś tam, tak. A ja bym nigdy w ogóle nie. Powiedz, jak ona się nazywa. Nochmal, firma się nazywa. I to jest chyba wiśnia i czekolada, ale jeszcze bardzo wam polecam masło orzechowe i kokos. Nią. Yes! To co, mam iść po... Na pewno poznajecie to lolowe lustro. Użyłam go, żeby pokazać wam stylówę. Top ze Stradivariusa, bardzo wam go polecam. Jest delikatne prążki, jeszcze mam miętowy i czarny, naprawdę jest mega. Stara marynara z Zarki wjechała i najlepsze kolorki świata, serio. Z Berszki, no i taki szef wydłużający nogę. Mogę wam je na maksa polecić. Wczoraj do mnie przyszły i już musiałam je dzisiaj ubrać. Kurde, zarobiste są. Od dawna szukałam idealnych i naprawdę szajnie poleca. Torebka z Ali, kojarzycie? Orteza, dzień jak co dzień. I Birkeny, po domu chodzę w czarnych. Wyjście, one są białe. Ale jaki tu jest ładny kadr. Oh my god. Wiesz, jak to rajsko wygląda? Myślisz, że tak? Jezu. Nie zamknęła, bo już otworzyła. We are scared. Ja radę, spokojnie. Mów, jedziemy. Właśnie skończyliśmy nagrywać dla was film i Syl ma nagrodę. Ej, to trzeba być prawdziwym freakiem. Ta paczka przyszła wczoraj, ale było mega ciemno. Ja stwierdziłam, że muszę to nagrać przy ładnym świetle. W ogóle mówię, Cyryl, nagramy unboxing, a Cyryl mówi, co to w ogóle jest? O co chodzi? Przecież ten karton to jest nic. No, wygląda bardzo zwykle, no. Ale w środku faktycznie niespodzianka. Trochę tak wyszło, jakbym ja sobie to zamówiła na urodziny, ale nie do końca, bo z Hermes jest tak, że dostępność ich rzeczy na stronie pojawia się i znika jak Zorro i po prostu trzeba cały czas odświeżać. Syl, więc... to jest prezent urodzinowy ode mnie dla ciebie. Czyli jednak tak to nazywamy? No tak, nie będzie. Bo tam niby, że butów się nie daje, To nie jest prezent. No, to nie jest prezent. Chyba, że ja muszę ci zybla dać, żebym je kupiłam od ciebie. No, w każdym razie... Zaczaiłam się na klapki i odświeżałam stronę. Miałam ją gdzieś tam na kompie cały czas otwartą, jak coś tam robiłam, odpisywałam na maile, co jakiś czas odświeżałam, pojawiły się, zamówiłam. To jest rozmiar 41, ale udało mi się też upolować 40,5, bo różne były głosy. Niektórzy, że standardowo, niektórzy, że pół rozmiara większe, niektórzy, że rozmiar. Te drugie przyjdą już niebawem. Więc dałam wam znać, jak to faktycznie jest w moim przypadku. Jeśli chodzi o stronę Hermes, to dostawa i zwrot do Polski jest darmowa. Więc dlatego pozwoliłam sobie na taki wybryk, że dwie pary i dobiorę rozmiar w domu na lewej stopie, bo prawa jeszcze nie jest użytkowa. Czekaj, ja w tym miejscu chciałbym tutaj tylko coś wyjaśnić. Bo kilka osób, naprawdę mega mało, ale się spytało, jak to jest możliwe, że raz masz ortezę na nodze lewej, a raz na nodze prawej. To zobaczcie, taka sztuczka prosta. Więc tym kilku osobom, które nie rozumieją, patrzcie. Teraz orteza jest na nodze waszej lewej. Patrzycie, to jest po lewej. I uwaga. Czary mary, hokus pokus. Przeskoczyła na prawą. Wiecie, to jest taka beka, bo ja nie wiem, czy serio są osoby, które myślą, że ja bym udawała i ją przekładała. No to mnie tak dziwi. No nie wiem. Okej, przejdźmy do tych przyjemniejszych rzeczy. Otwieramy kartonik i miałam ogólnie taką cichą bekę, że pierwsze buty, które założę po zdjęciu gipsu, to będą te. Jest taka karta, bo można sobie zaznaczyć na stronie gifting i oni przywożą wtedy z taką... Przywożą. Przysyłają z taką ładną papeterią. Wiecie, jak dają, to biorę. I ja się grubo zastanawiałam nad kolorem. Widzicie, przesyłka jest z Afriko. I wybrałam, zaraz zobaczycie jaki. Wahałam się między białymi, karmelowymi, a czarnymi. I co? Ciągnąć za te wstęgi? O kurcze. No. Każdy ma swój domek. Każdy ma swój domek i pięknie pachną. Oh my god. Są bardzo brzydkie, bardzo mi się podobają. Brzydkie? No takie brzydkie, ładne, wiesz.
Jak Balenciagi. To miękkie. No nie, no co te Balenciagi, to są serio brzydkie. Te są takie minimalistyczne. No i właśnie, rozkminiałam te kolory. I karmelowe mi się od zawsze podobały. I całe życie myślałam, że jak już kiedyś sobie na nie pozwolę, to na karmelowe. Ale potem stwierdziłam, że karmelowe to tak bardziej pasują do takiego stylu, jak ma na przykład Kasia Tusk, że ona lubi takie beże, wszystko jest takie klasyczne, w paski. A ja jednak jestem takim wariatem, że wiecie, ja lubię właśnie jakieś kolarki, oversize'owe marynary i tak dalej, więc pomyślałam, że białe i czarne by bardziej pasowały jednak do mojego stylu, bo będą takie bardziej modowe. Ale jako, że są to drogie klapki, a ja nie lubię, jak się coś szybko niszczy, to pomyślałam, że białe po prostu szybko mi się zniszczą, a czarne będą bardziej pancerne i tu już moja pokrętna logika została Wam wytłumaczona. I teraz chwila prawdy. 41 są za duże. To jest 41? Tak. Już Wam teraz z tego miejsca mogę powiedzieć, że w Erme zamawiamy klapki albo w swoim rozmiarze, albo pół rozmiara większe, a na pewno nie rozmiar większe. Pisałam do wielu dziewczyn, które znam z Instagrama i jeszcze na forum, jaki rozmiar ludzie polecają i właśnie ludzie pisali różne rzeczy. I dlatego ja stwierdziłam, skoro się pojawiły na sekundę na stronie, bo serio, ja kupiłam te jedne i one zniknęły, tak jakby oni po jednej parze rzucali, jak w Lidlu, rzucili różowego próbnicę, także klapki Hermes też tak rzucają. Właśnie moje pyśki będą mnie zawozić do fryzjera. Dzisiaj będzie się działo. Jedziemy na wycieczkę? Tak? A co ty taki jesteś poczochrany? Wróciłeś z dworu taki poczochrany. Chcesz to? Moją urodzinową czapeczkę? Na zdrówko! Dead. Stylowa na dziś to, jak widzicie. Co nie widzicie? Ale opowiem to skąd. Stradivarius, Bershka, Zara, sklep medyczny, Another Stories, Louis Vuitton. Jasność. No, tak wygląda odrościk i dzisiaj zniknie już. Takie są brzydkie, nie? No, ale będą ładne. Dziewczyny, jestem Ładasia i mnie przywitał taką wiadomością. Przychodzą laski i mówią, że chcą na shiny. Na shiny, tak. Ja się zastanawiałam, czy powinna w ogóle dzisiaj Ciebie, kochana, wpuścić do salonu, bo robisz taki PR, że ja po prostu nie wiem, gdzie mam teraz ręce włożyć. Tylko, kochane... Moje włosy! No, ale powiem tak, jak najbardziej, my Wam zrobimy taki piękny blond, tylko pamiętajcie, że troszeczkę trzeba wtedy u nas posiedzieć, bo przeważnie przychodzicie w długich, w takich włosach, czarnych, ciemnych. Posłuchajcie, piękno wymaga czasu, więc my potrzebujemy tego czasu. Oczywiście nie wiem tylko, czy Shiny Wam pozwoli, żeby wyglądać jak Shiny. Pewnie! Bo Shiny ostatnio powiedziała, pamiętaj, nie rób tak, żeby nikt nie wyglądał tak jak ja. Ale to jest nieprawda! Słuchajcie, bardzo mi ciężko przez na chwilę, słuchaj się. Shiny przyszła, bo ma odrosty. Oczywiście huśtyka wciąż, bo tutaj sobie widzę. Tak, noga jej odpadła. Na grillu była, za dużo jadła. I teraz nawet brzuch zakrywa. Ale tak na serio. Sytuacja jest tego typu, że stwierdziłem, że dobrze. Było już, była metamorfoza, było pięknie. Dzisiaj zrobimy nowy vlog, ale trochę inny. Tak, chyba dzisiaj zrobię Ciebie brzydko, żeby dziewczyny nie chciały na Shiny. Adaś stwierdził, muszę Cię dzisiaj oszpecić. Nie. Sama się już oszpeciłam. Słuchajcie, będziemy dzisiaj robić odrosty, zrobimy blond. Dzisiaj zrobimy blond, który będzie nazywał się Naked. Shiny jeszcze nie wie, co to za kolor, nie ale wiem. Powiem Wam, będzie inspirujące i ładnie. Jestem ciekawy, jak tym razem będzie Wam się podobać. Ja później będę śledził. Jak powiecie, że lepiej wyglądała w tym poprzednim kolorze, czyli w tym, którym jest teraz już wypukany, to będziemy robić taki. Jak stwierdzicie, że ten nowy będzie dla niej lepszy, to zrobię jeszcze jej różany blond za trzecim razem. Ja się go boję. A jak stwierdzicie, że nie, zróbmy tak. Będziemy robić taki kolor, jaki Wy dziewczyny chcecie. Tylko nie czarny, ani rudy. Ojej, rudy. Także piszcie w komentarzach, czy stary, czy nowy, a nowy to zaraz się okaże. A może jeszcze jakieś inne? Jesteśmy otwarci na propozycje. Adaś, na wszystko się zgadza. Adaś, on jest kłamczuchem. On jest po prostu kłamczuchem. Adaś? Ty. Nie, ja nie jestem kłamczuchem, ja tylko lubię jeść, co widać po mnie. Dobra, to co? Na oczy, nie? I ciśniemy z tematem, wyłączamy się na chwilę i pokazujemy się Wam po i Wy głosujcie. Stary, czy nowy, różowy, rudy, czarny, nie wiem. Czy naked? Czy naked?
Namówcie Shiny na następny raz, żeby zrobić lekką poświatę różu. Nie chciała dzisiaj się zgodzić, ale może wam się uda. Dobra, jak będziecie... Ten kolor wam się bardziej podoba. Jak będziecie w komentarzach pisać róż, to zrobię. Obiecuję. Będzie dobrze. Wierzę w was, kochani, wierzę, że mnie poprzecie, ale i tak wygląda ładnie, nie? Tak po prostu gwiazdorsko, ty moja gwiazda. Dziękuję! No, wyczesana, wygłaskana, wypielęgnowana, wykoloryzowana, wystrzyżona. Wyprostowana! Nie, bo masz kulę, więc jesteś przegięta na bok. Więc się nie liczę. Tyry, kuścikałam. Cześć, słyszałem cię, że idziesz. I co? No mega, super. Wiesz, nie ma takiego efektu wow jak za pierwszym razem, no bo wtedy, wiesz, miałaś długie, pokręcone włosy, a i tak jest, skróciłaś trochę, nie? No. Super. A kolor jest ciemniejszy, czy mi się wydaje? Taki, zrobiliśmy ciemniejszy odrost i tutaj też takie... Adam powiedział, że to jest kolor naked. Czekaj, weź moją jedną kulę, pójdziemy razem do lustra. Czy to też jest... Nie, nie udawaj, że chodzisz na kuli. To przynosi pecha. Tfu, tfu. Wypluwamy przez lewera. No super, mega. No. Czy dzisiaj też jest 5 milionów, czy to było franków szwajcarskich? Yes, sir! Fajnie, no jest fajnie! Now, keep trying to kick me out.